the shadow of a union train. Hej, osłoneczka, dzisiaj możecie obejrzeć mój piękny makijaż. Zaczynam od nałożenia tej oto bazy i muszę robić coś dziwnego. Teraz podkład, oczywiście najbardziej prestiżowy, z najdroższych półek Biedroneczki. Szyjkę też pokrywamy, bo robimy 5 razy jaśniejszy makijaż niż my jesteśmy, w końcu to anime. Korektor, żeby ukryć się, jak bliscy jesteśmy. Teraz wata, nie wiem po co ją wzięłam, bo i tak jadę z klejem do rzęs. Nakładam go sobie na nosek i w tym samym miejscu robię kulkę z waty, ponieważ mam dziwne fetysze i nie pytajcie, pięknie wyglądam. Podklejam go, biorę taśmę izolacyjną, taśmę malarską i naklejam ją sobie na ten piękny nosek. Nożyczki przy oku, brawo ja. Smaluję krejem policzki i przyklejam watkę. Teraz chusteczkę, którą rozwarstwię i po tego wywuję na kawałeczki, ale tego nie pokażę, bo po co. Smaruję nosek i naszą taśmę malarską klejem do rzęs i na to naklejam chusteczkę. Ładnie ją sobie podklejam, tak żeby mi nic nie odstało, mi nie wkurzało. Ogólnie wszystkie łączenia taśmy malarskiej ze skórą klejam sobie chusteczką. To samo robię z watką na bokach policzków, na kościach. No, ogólnie jakoś to teraz próbuję ładnie podkleić, żeby nie wyglądać jak menel. Wszystkie łączenia, może nie łączenia, tylko ogólnie próbuję to wszystko razem ze sobą połączyć, żeby powstała taka jedna, jednolita, no, maska. Nie wiem, no wiecie chyba o co chodzi, widzicie na ekranie. Znowu biorę podkład i walę tym podkładem po tym, co stworzyłam, żeby wyglądało trochę jak skóra. Zabieram się za konturowanie. Sama nie wiem, co robię. Tutaj się jeszcze wykonturowałam pięknie. Robię róż, żeby było bardziej kolorowo, cudnie. Pokażę, jakim cieniem zrobiłam z palety Modern od Vibo, chyba, nie wiem. Wzięłam jakiś beżowy cień, zblendowałam ten róż, bo wyglądam jak powalona, to samo na nosie. I zabieram się za oczy, no i rysuję se eyelinerem. O, pięknie, rzęsy dorysowałam. Teraz biorę białą farbę od Snazor chyba, nie wiem. No i robię powiekę białą, teraz źrenica. Cudnie, pięknie. Biorę jakiś fioletowy eyeliner i zaczynam rysować animowate brwi. W końcu senpai musi nas zanotysować, tak? Musi nas zobaczyć. Chusteczka. Powiem tak, na pewno w takim stroju wasz senpai, oppa, czy kto tam chcecie was nie zauważy. Proste, cudno. Zakładamy nasze włosy i idziemy w tanie. Co ty myślisz? Wypowiedz się, szczerze. To jest jakby anime wyglądało w prawdziwym życiu. Zrobiłam sobie operację plastyczną. Co myślisz? Czy nagrywa? Tak. Co ty myślisz, się pytałby? Tak na pierwsze spojrzenie to wyglądałaś jak taka... Jestem przerażająca? Znaczy wyglądałaś jak taka wiedźma z jakiegoś filmu, z tym nosem, tak mi to bardziej przypominało, taką wiedźmę. A co myślisz o moich wystających kościach policzkowych? Superowe. Wyglądam jak powalone? Znaczy te kości policzkowe wyglądają jakby ci takie ciasteczka drożdżowe, tak. Mamo, co myślisz o mnie i o tym, jak próbowałam odtworzyć anime w prawdziwym życiu? Czy wyglądam jak... Boże, przerażające, co to jest? To jest anime w prawdziwym życiu. Rany, bo dziecko, masa. Mi się to śniło w nocy.